świętej i niepodzielnej Trójcy. Amen. My, Kazimierz, z Bożej łaski Książę Opola, wiedząc, że mnogość ludu przysparza chwały władcy, a wraz z liczebnością poddanych rośnie honor i potęga naszego książęcego majestatu, niniejszym przekazujemy do wiadomości wszystkim, zarówno obecnym, jak i potomnym, że zważając na wierność i zacność Mikołaja, syna sędziwego z Lwówka, dajemy mu prawo lokacji osady naszej Opola. Granice naszego miasta mają być następujące. Od brzegu rzeki Odry do kościoła Najświętszej Marii Panny na wzgórzu. Od gaju położonego przy przeprawie, aż do studni przy drodze do Bytomia. Tak właśnie mogła wyglądać w 1217 roku tak zwana lokacja Opola, czyli formalne powołanie miasta, dokonane przez księcia Kazimierza I. Jego pomnik stanął na opolskim rynku z okazji 800-lecia Opola. Książę Kazimierz był jedną z najbardziej świetlistych postaci w panteonie opolskich władców. W latach 1217-1218 brał udział w piątej wyprawie krzyżowej u boku króla węgierskiego Andrzeja, a był już wówczas niemłody. Przywiózł z niej do rodzinnego Opola nie tylko należną wówczas krzyżowcom sławę i chwałę, ale też żonę. Została nią księżniczka bułgarska Wiola, córka cara Kałojana lub jego następcy Boriła. Mawiają, że to rodzina, a może niewiasta pchnęła mnie do działania. W każdym razie zadbałem, by moje miasto rosło w siłę. W latach 1222-1228 uczyniłem je siedzibą władz, administracji i hierarchów kościelnych. Zaczęło też obrastać w mury, tak by móc bronić tego, co najcenniejsze. Umacniało się i piękniało, aż miło było patrzeć. Najpewniej wtedy właśnie zbudowany został także murowany kościół Świętego Krzyża, na fundamentach którego powstała późniejsza katedra opolska, znajdująca się ledwie kilkaset metrów stąd. Dziś mieści się w niej parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, której nazwa nawiązuje zapewne do wyprawy krzyżowej Kazimierza i relikwii Świętego Krzyża, jakie władca miał z niej przywieźć. To właśnie Kazimierz podjął też decyzję o budowie książęcego zamku na opolskim Ostrówku. Stanął on po drugiej stronie kanału Młynówka, który niegdyś był korytem Odry. W miejscu, na którym wiele wieków później, w XX stuleciu, zbudowano imponujący, modernistyczny gmach dawnej rejencji opolskiej. Dzisiaj w gmachu tym znajduje się Opolski Urząd Wojewódzki. Po mojej piastowskiej siedzibie, murowanym, budowanym przez lata zamku, została dziś tylko wieża piastowska. Rozebrano go wiele wieków po mnie, w latach 1928-1930, gdy grube mury przestały mieć już znaczenie przy obronie grodu. Do dziś wielu zadaje sobie pytanie, czy trzeba było i jak Opole wyglądałoby z warownią stojącą w centrum miasta. Wieża piastowska to dziś jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych opolskich zabytków, a także jeden z najcenniejszych obiektów architektury obronnej w Polsce. Widać ją podczas transmisji każdego festiwalu opolskiego znad kopuły amfiteatru, ale to już zupełnie inna historia. Opolska linia Piastów, z której wywodził się założyciel Opola, książę Kazimierz, władała Śląskiem Opolskim aż do roku 1532, do śmierci księcia Janusza, zwanego Janem Dobrym. Jego kamienną sylwetkę zobaczyć można pod dawnym gmachem Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej. Idąc tam, z opolskiego rynku, warto zajrzeć do tak zwanego kościoła na górce, do którego prowadzą olbrzymie schody, rozejrzeć się za śladami zamku górnego i zatrzymać się choć na chwilę na skwerze artystów na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie przyodziani w brąz przysiedli wielcy poeci i twórcy polskiej piosenki, teatru czy polityki.